wrześniową środę wszystkie drogi wiodły do Chorzowa. I wszystkie były zatłoczone. Na autobusach istna licytacja totolotka. Sami optymiści. Pojazd z wynikiem korzystnym dla Danii nie dojechałby chyba do mety. Zagęszcza się tlok na drogach dojazdowych i na ulicach Katowic. Nie lada zadanie dla milicji drogowej, która dobrze przygotowała się do tej inwazji. W wieży kontrolnej nad stadionem sztab służby drogowej dyryguje ruchem i kontroluje parkingi. Mimo deszczu i chłodu już na kilka godzin przed meczem z setek autobusów wylewają się kibice. Jest spontaniczna i jakże pozytywna poezja. Rzadka to w naszym narodzie jednomyślność. Świebodzin prezentuje program Maksimum, ale nawet wśród umiarkowanych nie zachwiana wiara we własne siły. Tysięczny stadion chorzowski, mimo rzęsistego deszczu, zapełnia się szczelnie. Prezentacja obu drużyn. W bramce duńskiej maskotka tym razem nie pomogła. Pierwsze minuty, nerwy napięte. Wiadomo, że oba zespoły dadzą z siebie wszystko. Już na środku boiska walka toczy się o każdy metr. Niektórzy zawodnicy duńscy reprezentują najwyższą klasę. Rozpoczynają się polskie ataki. Raz sytuację ratuje obrońca. Następnym razem interweniuje bramkarz. Seria obronnych wślizgów na coraz bardziej śliskim boisku. Trup ściele się gęsto nawet bez faulów. A to już wszyscy znamy na pamięć. Trener duński nie kryje zdenerwowania. 10 minut później, słynna już dziś scena. Pięknym gestem Lubański oszczędza bramkarza. A w chwilę później celnie strzela Grzegorz Lato. Obaj mogli tego gola szczerze sobie pogratulować. I to już druga połowa meczu. 60. minuta i typowo dejnowska bramka jak za najlepszych czasów. Jacek Gmoch rozpoczyna drugą porcję gumy do rzucia. Karny Nygarda był nie do obrony. Trener Gmoch kończy drugą porcję gumy do rzucia i wreszcie 80. minuta. Ostatnia bramka meczu. Strzelił Andrzej Szarmach. A więc wygraliśmy i to z naprawdę dobrym przeciwnikiem. Są powody do owacji. Finał Mistrzostw Świata w Argentynie coraz bliższy. Kamieńczyk. Jeden z najpiękniejszych wodospadów Karkonoszy. Od 4 lat niedostępny dla turystów. Nie zabezpieczono zboczy i schodów.
sąsiedztwie, też w Karkonoszach, dużą frekwencją cieszy się wyciąg na Szrenicę. Było tu kiedyś jedno z najlepiej urządzonych schronisk wysokogórskich. Dziś tak wygląda. Remont rozpoczęto 14 lat temu. Już kilkakrotnie informowaliśmy o skandalu na Szrenicy. Oto nasz ostatni meldunek. Jak długo jeszcze turyści, zamiast korzystać ze schroniska, będą podziwiać ten przykład niegospodarności? W stylu retro pamiątkowe zdjęcia gości zaproszonych na otwarcie nowej linii LOT Warszawa-Bangkok. Najdłuższa trasa polskiego lotnictwa pasażerskiego obsługiwana przez samoloty IL-62. Zbliżamy się do Dubaju, stolicy jednego z pustynnych szejkanatów arabskich. Stać te państewka bogate w ropę na luksusowe lotniska ruchu międzynarodowego. Kolejne międzylądowanie po 12 godzinach lotu w Bombaju. Cały zespół hinduskich stewardess pozdrawia naszą załogę i pasażerów. Start do ostatniego etapu. U progu lotniska gliniane slumsy olbrzymiego miasta. I oto jesteśmy już u celu. Witani tradycyjnymi girlandami kwiatów, jedną z nich otrzymała nasza kamera. W gazetach tajlandzkich liczne artykuły o naszym lotnictwie i o Polsce. W śródmieściu Bangkoku, w nowym biurze polskich linii lotniczych LOT, ceremonia otwarcia. Lamowie buddyjscy muszą dokonać obrzędów, które pozwolą przyszłym klientom wejść w progi naszego biura. Uczestniczą w nich przedstawiciele LOT-u, pasażerowie i polski ambasador. Mnisi nie przyjmują za swe usługi zapłaty, ale trzeba ich godnie ugościć, coś mi uczynili za pomyślność pierwszej polskiej linii LOT na Daleki Wschód. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Szlagier tegorocznej jesieni tatrzańskiej. Studencki zespół z Guadalajary, Meksyk. Podbili widownię pięknem strojów, melodii i tańca. Otrzymali nagrodę specjalną jury i bardzo cenną nagrodę wybrednej zakopiańskiej publiczności.